Serdecznie witam Was, drodzy przyjaciele. A zatem po raz drugi spróbujemy odpierać diabła. Nie myślcie, że czuję się takim bohaterem, który ze wszystkim sobie doskonale radzi i nigdy nie przegrywa. Chciałbym, ale to wcale tak nie działa. Jest znacznie trudniej. Tydzień temu powiedzieliśmy sobie o jednej ważnej sprawie. Aby odeprzeć diabła, tak jak Pisze Jakub w swoim liście, mówi tam niesamowite słowa. Tym razem chciałbym zacytować wam jeszcze raz nasz przewodni werset, ale zacytować go z listu Jakuba w przekładzie Biblii Warszawskiej. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. A zatem już wiemy, musimy się poddać Bogu, musimy się przeciwstawić diabłu i wtedy ucieknie. Pamiętacie o dwóch sposobach, o których mówiliśmy tydzień temu? Pierwszy sposób polegał na modlitwie, nieustannej modlitwie. Drugi sposób polegał na, to, na tym, aby trzymać się mocno obietnic Bożych, które nam Pan dał. Mam dzisiaj kolejne dwa sposoby, o których chciałbym szybko powiedzieć. Kolejny sposób pochodzi z pierwszego listu Piotra, tam z rozdziału czwartego i trzynastego wersetu. Pozwólcie, że zacytuję to za Biblią warszawską. Ale w tej mierze jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. To dość ciekawy tekst. Ja nazwałem to, że odpieranie diabła może nastąpić przez naszą wytrwałość. O, taka propos, co to jest wytrwałość. Pewnie pomyślicie od razu i słusznie wytrwałość to po prostu cierpliwość. Tak, to prawda. Ale wytrwałość to konsekwentne działanie do końca. Ileż ludzi pada ofiarą pewnych słabości tylko dlatego, że nie byli wytrwali. Nawet ci, którzy walczą z jakąś chorobą, zaczęli jakąś stosowanie jakiegoś leku, zaczęli korzystanie z pewnych ważnych medykamentów, które mają zmienić ich chorobowy stan w pełne zdrowie, ale ustali po jakimś krótkim czasie i powiedzieli: To nie działa, bo żyjemy w zwariowanym świecie. Prawda? Jesteśmy ludźmi, którzy wciąż gonimy za czymś. Wszystko musi być szybko, wszystko musi być natychmiast, wszystko musi być w zasięgu ręki, a to po prostu się tak nie da. Jeśli jednak wytrwali będziemy w tym, co dzieje się w naszym życiu, nigdy się nie poddając, ale próbując dalej i dalej, zwycięstwo stanie się naszym zwycięstwem, będzie po naszej stronie. To ważne, drodzy. Apostoł Paweł, kiedy pisze list do Tymoteusza, doradza mu dokładnie coś takiego. Podpowiada mu, że powinniśmy stale i stale walczyć, że powinniśmy stale trwać w tym konsekwentnie. Ale nigdy nie zapominajmy o poprzednich sposobach, modlitwie. I Słowie Bożym, w którym znajdujemy obietnice, na których kładziemy rękę i mówimy: Panie, Ty musisz, obiecałeś, więc prosimy Ciebie, dokonaj tego tak, jak obiecałeś. Wierzę, że tak będzie. Wytrwałości nam potrzeba w lekturze Słowa Bożego, w modlitwie, no i w końcu w tym działaniu na co dzień. Ale mam jeszcze drugi sposób, niezwykle ważny. I ten, jakże często jest zagubiony, albo przesadnie traktowany jako jedyny na wszystko. Myślę o uwielbieniu Boga. Często myślimy o Bogu jako tym, który konsekwentnie realizuje swój program przez analizę każdego dnia, chciałem powiedzieć, każdej sekundy naszego życia. Analizę tego, jakie były nasze myśli, jakie nasze były słowa, jakie nasze były czyny, co robiliśmy, i Pan Bóg tylko osądza i osądza. Ale Bóg, którego znam, którego kocham i który owszem, jest sędzią, i który rozsądzi, osądzi wszystko i odda każdemu według jego uczynków, jak mówi słowo Boże, jest ponad wszystko Bogiem miłości. Wiecie o tym, że po Bożemu sądzić oznacza ratować, nie wyrokować. Jeśli nasze sądy dociekają winy, sąd Boży docieka sprawiedliwości. A jeśli sąd Boży docieka sprawiedliwości, czy nienależna jest Bogu nieustanna chwała. Według proroka Izajasza Bóg stworzył nas ku swojej chwale. A zatem posłuchajcie pięknego tekstu, który tym razem zacytuję ze 113 Psalmu. W trzecim wersecie napisane jest tak. Od wschodu słońca, aż po zachód jego niech imię pańskie będzie pochwalone. Jest wielu chrześcijan którzy nie wielbią Boga w wystarczający sposób. Owszem, pamiętają, aby powiedzieć czasami, westnąć Panie, chwała Tobie za to, a nawet często i o tym zapominają. A On chce naszej chwały. Nie dlatego, że Bóg jest chciwy tylko po klasku. Nie, Bóg chce chwały dlatego, że ktoś, kto kocha, zawsze tak postępuje. Nic dziwnego, że psalmista Dawid napisał cenne słowa. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę. Niechby nasze życie wypełniło się chwałą. O, wiecie, co się stało? Diabeł uciekł. Dlatego, że w tym momencie, kiedy jesteśmy w łączności z Bogiem, możemy nas tysiąc procent być pewni, że po naszej stronie... Jest zwycięstwo. Po Bożej stronie, bo to On żyje w nas. Niech więc Bogu chwała będzie za wszystko, czego dokonuje dla nas. O to prośmy, o tym z Nim rozmawiajmy. Mówmy mu Boże, wielbimy Ciebie całym sercem, dlatego, że widzimy Twoje działanie w naszym życiu. Amen. Słuchajcie nas znowu, drodzy bo kolejne ciekawe rzeczy będę chciał powiedzieć Wam za tydzień. A dzisiaj życzę Wam wiele Bożego Błogosławieństwa.